Cześć kochani, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek wyczekiwany długo, proszony namiętnie. Co raz było tylko pytanie, kiedy porównasz ogrzewanie? Czym ogrzewać w domu? Dlaczego nie założyłeś sobie gazu? Węglem byłoby taniej. Nie ma sensu ogrzewać pompą ciepła? Czy takie różne rzeczy? No więc tak, podstawa podstaw, należy wykonać jakiekolwiek OZC, chociażby na takiej stronie ciepło właściwie sprawdzić i jakie jest zapotrzebowanie waszego budynku na ogrzewanie. Ja tego kiedyś nie zrobiłem, no bo nie było takich fajnych stron, w których można było sobie wstępnie to wyliczyć. Teraz spróbowałem to przeprowadzić. Już jesteśmy na drugim monitorze. Według tych wyliczeń wychodzi, że mój dom, zapotrzebowanie mojego domu na ogrzewanie to jest około 25 tysięcy kWh. I teraz jak do tego podejść, w jaki sposób to wyliczyć, żebyśmy, że tak powiem, doszli do jakichś mądrych wniosków. Na początek możemy sprawdzić, jak by to wyglądało przez cały rok, bo to jest tak, to jest zapotrzebowanie cieplne na cały rok, łącznie z wodą użytkową, czyli z CWU. U mnie sytuacja wygląda tak, że mniej więcej gdzieś do pewnie połowy kwietnia, może końcówki kwietnia, bo ten rok jest w ogóle jakiś taki nietypowy, będę ogrzewał wodę pompą ciepła, a później pompa ciepła prawdopodobnie na bardzo długi okres, gdzieś do końca września, początku października, zostanie wyłączona, będzie włączana tylko wtedy, kiedy będzie potrzeba, kiedy solary nie dadzą rady, no bo mam na dachu instalację solarną i do tej pory co roku wyglądało to tak, że mniej więcej właśnie od połowy kwietnia, no może początku maja, do października ciepła woda użytkowa, tam mam taki zbiornik 200 litrów i do tego dostosowany system solarny wystarczała mi dla naszej pięcioosobowej rodziny, bo najmłodsza jest jeszcze tak malutka, że jej nie liczymy jakby do tych zużyć. Więc tak. Do tej pory, jeżeli chodzi o pompę ciepła, czyli tak, zapotrzebowanie ciepła mojego budynku już znacie. Jeżeli chodzi o pompę ciepła, to moja pompa ciepła do tej pory zużyła mniej więcej około 7613 kWh. Pewnie już tam jest trochę więcej, bo to było robione w tą sobotę, która była. My mamy już kolejny tydzień, ale w tym tygodniu w zasadzie grzania nie było. 7613 kWh zużyła prądu, a wyprodukowała w ten sposób 15740 kWh energii cieplnej. Jest to całość energii na ogrzewanie i na ciepłą wodę użytkową. 15740 kWh. O copie nie będziemy się już wypowiadali, bo już w poprzednim odcinku, do którego serdecznie Was zapraszam, tutaj będzie karta, zobaczycie jak to wyglądało. No nie był najlepszy, był na poziomie 2, ale ten temat też jest taki, że dostałem parę komentarzy, że troszeczkę niesprawiedliwie policzyłem ten COP, bo powinienem poczekać do całorocznego ogrzewania i grzania ciepłej wody i wtedy wyszłoby nam takie prawdziwe COP. No i wiadomo, że ono delikatnie wzrośnie ze względu na to, że jak już przestaniemy grzać, a będziemy grzali tylko ciepłą wodę użytkową, to nam wzrośnie, ale olewamy ten temat. Założenie jest takie, że 15740 kWh. I teraz tak, nie będziemy zakładali taryfy nocnej, będziemy zakładali tylko i wyłącznie taryfę dzienną do rozliczeń, dlatego że w ten sposób będzie nam łatwiej to
policzyć oczywiście. Więc tak, gdybyśmy ogrzewali, kochani, prądem, to na te 15 740 kWh, jeżeli byśmy ogrzewali, nie wiem, piecem elektrycznym, czy na przykład grzałką w buforze, musielibyśmy po prostu tyle kWh wyprodukować, aby pokryło to, co tutaj widzimy. Czyli jeżeli 15 740 kWh przemnożymy przez średnią 0,65 kWh, cenę za 1 kWh, kosztowałoby by to nas około 10 230 zł. Pompą ciepła, tak jak chociażby w moim przypadku w tym momencie, no to mamy tutaj akurat łatwy temat, bo mamy 7613 zużytych kWh, czyli jeżeli 7613 zł przemnożymy przez 0,65 groszy, wychodzi nam 4948. Tyle bym zapłacił, gdybym nie miał fotowoltaiki. A jeśli chodzi o gaz, mam tutaj takie przykładowe dwie faktury, z których spróbujemy obliczyć, znaczy nie spróbujemy, tylko obliczymy, bo to nie jest żadna filozofia straszna. Bo tak, tutaj wiadomo, jak to zazwyczaj w fakturach jest. Mamy jakieś abonamencik, paliwo gazowe, dystrybucja stała, dystrybucja zmienna, nie wiem jeszcze, kurna, kanapki dla pana, który sczytuje liczniki i cholera wie co jeszcze, ale to w ogóle nie bierzmy tego pod uwagę. Weźmy, żeby wyliczyć, ile kosztuje kilowatogodzina, mamy coś takiego jak zużycie gazu w kilowatogodzinach rozliczane, bo wcześniej było w metrach, teraz jest w kilowatogodzinach. No bo tutaj chodzi o to, że jakość gazu nie zawsze jest taka sama. Dolewają, czy tam do, nie wiem, co oni tam dokładają, i zmienia się ta energetyczność gazu. Więc tak, żeby to obliczyć, a celowo mam dwie faktury miesiąc po miesiącu, są troszeczkę inne zużycia, żeby wam pokazać, że przy tych stałych opłatach ta cena może się delikatnie różnić i zaraz sobie ją uśrednimy. Więc tak, 400 i będziemy zaokrąglali do równego. 484 podzielimy sobie przez 3177, bo tutaj mamy 484 kwotę, a tu mamy 3177 i wychodzi nam 15,23, prawda? Grosza. Weźmy sobie tą drugą fakturę dla porównania. Tutaj mamy troszkę niższą fakturę, 385 dzielimy na 2440, 2440 wychodzi nam 15,77. Możemy przyjąć, że średnia za kilowatogodzinę w gazie niech będzie 15 groszy, tam i 5, więc zrobimy sobie 15,5. I teraz uwaga. Wiadomo, że nasze zapotrzebowanie na tą energię będzie nadal to samo, gdybyśmy grzali w tym momencie gazem, prawda? To też mielibyśmy te 15 740 i to mnożymy przez 0,15,5. W ten sposób zrobimy. Byłoby to 2439,70 zł. Zapamiętujemy te rzeczy i na samym końcu to sobie wszystko podsumujemy. A teraz uwaga, przechodzimy do tego najtańszego węgla. Ja używałem ekogroszku 23 tysiące kilojuli. Z tym węglem to jest tak, że nie wiem, ja to co roku używałem tego samego ekogroszku, a co roku energetyczność tego ekogroszku moim zdaniem była różna. Nie wiem, czy ja trafiałem na takie badziewie, czy ja nie potrafię palić w piecu. Być może to też jest tak, no nie jestem stworzony do palenia w piecu. Co by nie było, 23 tysiące, tak było przynajmniej podawane na papierach przy zakupie, więc to wychodzi 6,38 kWh. I teraz wracamy z powrotem do naszego zapotrzebowania na energię, tylko tutaj to muszę wam coś powiedzieć. O ile z gazu, jeżeli mamy piec kondensacyjny, czy z pompy ciepła, czy z ogrzewania elektrycznego
sprawność tych urządzeń jest na bardzo wysokim poziomie. O tyle z pieca węglowego, który nie ma tych wszystkich eco-designów, chociaż te eco-designy to też ciekawe, jestem bardzo, na ile one się, że tak powiem, trzymają prawdy. Spróbujemy to zrobić na zeszłorocznym moim ogrzewaniu. Będzie to takie najbardziej miarodajne. Mniej więcej ten sam okres spaliłem w zeszłym roku, tam 6,5 tony czy 7 ton. Niech załóżmy, że było tylko 6 ton. I przemnożymy to przez 6,38. To zapotrzebowanie mojego budynku, może inaczej. Energia pochłonięta przez mój budynek była 38 280 kWh. Jak to możliwe? No przecież zapotrzebowanie mojego budynku jest około 15 tysięcy kWh. Dzisiaj troszeczkę tak porozmawiałem, bo aż jak zacząłem to liczyć i powiem Wam szczerze, że nagrywam drugi raz ten odcinek, bo się zamotałem i po prostu mówię, co jest nie tak, co ja tutaj źle liczę, jak to wychodzi. I skonsultowałem moje przeliczenia ze Sławkiem z kanału Panele Fotowoltaiczne. I mówię, słuchaj Sławek, czy to jest możliwe, żeby piec na węgiel miał takie straty cieplne? I okazuje się, że tak. I teraz ogólnie sprawność takiego kotła na ekogroszek jest na poziomie 60%. Ale założenie, kiedy te 60% osiągniemy, to jest dużo czynników, które na to wpływają. Na przykład czyszczenie tego kotła, czyli czy jest tam sadza, czy ją czyścimy często. Jeżeli ją czyścimy często, sprawność naszego kotła wzrasta. Jakiego ekogroszku używamy, sprawność pieca wzrasta. Czy ile dopuszczamy i czy w ogóle dopuszczamy świeże powietrze do spalania, to też ma wielkie znaczenie. Nie ma co się tutaj oszukiwać, jak to Sławek troszeczkę też powiedział, że przez ten nasz komin, to tam na samej górze można byłoby, że tak powiem, urządzić sobie jakieś pomieszczenie i by było super ogrzewane, bo jednak w ten komin, zresztą sami to obserwujecie na pewno, że jak otworzymy sobie w czasie spalania te komory, w których następuje spalanie i widzimy, jak to ciepło z tego pieca nam po prostu spiernicza do komina i tak szczerze powiedziawszy, to pewnie gdzieś na poziomie 40% energii cieplnej to ucieka nam po prostu przez komin, czego nie ma ani w ogrzewaniu gazowym, ani w ogrzewaniu elektrycznym. Dlatego, że tą energią łatwiej jest, że tak powiem, zarządzić. I teraz tak, jeżeli ogrzewamy sobie piecem węglowym, to jego sprawność wzrasta. Czym wyższa temperatura na takim piecu, tym lepsza sprawność tego pieca. Co do ogrzewania ekogroszkiem, to oczywiście tutaj muszę się bez bicia troszkę przyznać, że żeby palić ekogroszkiem trochę korzystniej niż to u mnie było. Kocie, spokój. No to ogrzewać ekogroszkiem to też trzeba umieć, prawda? Bo jeżeli grzejemy chociażby tą niską temperaturą, tak jak już wspominałem wcześniej, no to możemy mieć bardzo słabe osiągi. A znowu, jeżeli chodzi o piec gazowy, to sprawność pieca, żeby to się odbywało na zasadzie konwekcji, to jest na poziomie 40 stopni ogrzewania. I dlatego ważnym elementem, jeżeli chodzi o chociażby ogrzewanie niskotemperaturowe, czyli taka pompa ciepła, bądź na przykład właśnie piec gazowy, jest, aby po pierwsze, jeżeli korzystamy z grzejników, to żeby te grzejniki były na tyle przewymiarowane, żeby w tym domu nam było po prostu ciepło, bo jeżeli one będą niedowymiarowane, będzie nam zimno, będziemy musieli podnosić temperaturę. Jeśli będziemy musieli podnosić temperaturę, sprawność pieca gazowego czy pompy ciepła będzie po prostu spadała. Jeśli dajemy podłogówkę, którą bardzo lubię i strasznie zachwalam i uważam, że kurczę, powinno się, jeśli ktoś buduje dom nowy, to powinien kurde robić podłogówki, nie robić żadnych tam grzejników, bo łatwiej, może nie, źle się wyrażam, że łatwiej się tym steruje, ale łatwiej utrzymać, zrobić taką akumulację ciepła. A co do ogrzewania gazem,
i pompą ciepła, no to tam umiejętności nie są wymagane żadne. Tam po prostu włączamy, działa i leci. Przy ogrzewaniu prądem jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest ogrzewanie w taryfie nocnej, czyli w taryfie G12 bądź G12W, dlatego że tam mamy o wiele tańszą, o wiele tańszy prąd, tylko że przy ogrzewaniu chociażby buforem ciepła to trzeba na tyle dowymiarować sobie bufor ciepła, aby nie grzać w taryfie drogiego prądu, tylko żeby na tyle nam wystarczyło tej energii, którą, że tak powiem, sobie skumulujemy, czy to w tym naszym zasobniku na wodę, czy też w podłogówce, żeby dom w czasie, kiedy mamy droższą taryfę, nie musiał pracować. Jesteśmy wtedy w stanie z tych przysłowiowych naszych wyliczonych zresztą 15 740 kWh zrobić tak, że jak będziemy mieli 15 740 i przemnożymy to przez 0,33 grosze, wyjdzie nam 5194, więc będzie to bardzo porównywalne z i pompą ciepła i z gazem. Na pierwszej pozycji mamy gaz, ogrzewanie gazem. Później na drugiej pozycji mamy ekogroszek. Gdzieś dalej pompa ciepła, no i ogrzewanie elektryczne na samym końcu. No z tym, że jeśli ogrzewamy elektrycznie, czy to pompą ciepła, czy elektrycznie, jeżeli dobrze doszacujemy fotowoltaikę, której inwestycja oczywiście nie jest za darmo, ale możemy zjechać do w zasadzie zera za ogrzewanie, a przy ogrzewaniu gazem no zawsze jednak będziemy płacili. Są pewne oczywiście minusy i plusy jednego i drugiego ogrzewania, o czym na pewno już też wiecie, na pewno dużo się orientowaliście w tym temacie, no ale warto przemyśleć sprawę, co dla kogo jest bardziej ekonomiczne i jakie rozwiązanie w waszym domu sprawdziłoby się najlepiej. Dzięki bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że chociaż troszeczkę spróbowałem przybliżyć to porównanie. Jest to strasznie ciężki temat, żeby to porównać tak, żeby to było zgodne totalnie z wszelkimi normami, no ale myślę, że w jakiś sposób udało nam się przebrnąć przez ten temat. Oczywiście jest jeszcze ogrzewanie drewnem, jest ogrzewanie pelletem, ale nie brałem tego zupełnie pod uwagę, dlatego że ogrzewanie, o ile jeszcze ogrzewanie pelletem pewnie można byłoby porównać z ogrzewaniem ekogroszkiem, o tyle ogrzewania drewnem zupełnie nie biorę pod uwagę, bo nigdy w życiu nie zamontowałbym sobie ogrzewania drewnem. To po pierwsze nie zamontowałbym sobie tak ze względów przekonaniowych, ale również z tego, co się orientuję, to nie za bardzo jesteśmy w stanie w tej chwili ogrzewać tego typu stałopalnymi piecami. Dzięki za oglądanie i zapraszam na następny odcinek.